Okej, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Darksiders. Byliśmy tam na dole, jednak ja sobie pozwoliłem przejść już tutaj na górę, bo jak możecie się domyślać, było to niesamowicie ciężkie. A ciężkie rzeczy są ciężkie, dlatego tu się przedostaliśmy. Mam nadzieję, że to jest właśnie to miejsce. Tak, tutaj jest skrzynka, której nie otworzyłem, to znaczy, że na pewno tutaj mieliśmy być. O, czasomierza znowu nie odpaliłem, ale... Nie no, chociaż... Och, nie wiem, no w sumie, taki trochę na chwilę będzie ten odcinek. Znaczy, na wyczucie będzie dosyć. Dobra, zobaczmy jak my tu mamy z secretami. I see you there, sweetheart. To tutaj taki tyci-tyci i tu taki tyci-tyci. Owszem, to już mam metodę wyczajoną nawet na to. Dawaj mi. I'm a soldier. Dobra, super. Mamy strasznie chyba dużo tych artefaktów do oddania Fulgrimowi. Cały jeden! Dobre. Tyk. I ty też mi znikaj. Tyk. Super. Dobra, zobaczmy jak my mamy tą mniej więcej tutaj zrobić. Spodziewam się, że jak pieprznę takim super silnym, to nie będzie wielka różnica. A tutaj pewno jest... A, już pewno domyślam się. To teraz idzie tok! Nie czaj. Nie jestem w sumie świadom tego, co ja przed chwilą zrobiłem, ale spoko. Tak więc, okej. Okay. Czemu by nie? Jestem za nawet. Jestem za, a nawet przeciw. A tu mamy ciebie. Ciebie będzie wybuchnąć trzeba. Będzie ciebie trzeba wybuchnąć. Aha. Chyba rozumiem twoją... nigerską metodę, ziom. Higa, higa. Muszę mieć wyskok. O, i tutaj chyba jest... Tak, to tutaj jest ten legendarny... Boże, fragment bezcalowej zbroi, co ciekawe. Co nawet pamiętam. O, jak pięknie trafiłem nawet. Dobra. Tutaj. Dobra. Co tu mamy? Tak, nie, to tam nic istotnego. Natomiast tutaj sobie ustawiamy teraz to i musimy wyłapać moment, w którym my to sobie przyciągniemy. Czy to tak mogę tak spokojnie sobie przyciągnąć? Nie. Muszę wyczuć moment, w którym to się będzie przestawiać w tamtą stronę. Teraz. I proszę bardzo. To jest przejście tam do legendarne, do fragmentu abyscalowej zbroi. I mnie się to udało nawet za pierwszym razem, jestem z tego szczęśliwy. Jestem taki szczęśliwy leszek. Tylko z DL szczęśliwość. No i proszę bardzo. Fragment zbroi otchłani. Który to już? Który to już? To już jest 9 z 10. To znaczy, że został nam ostatni. No, fajnie. A, to jest tu wejście, dobra. I teraz jak funkcjonowała ta zagadka? To jest oto pytanie magiczne. A, już wiem. Zrobiłeś, idioto jeden!
Pajacu niedomyty. Mańkucie wstrętny. Powinieneś się super silnie wybić. Dawaj mi tą bombę. Cześć to? No czemu on się nie wybija? Kurde, no i tracę życie głupio, bo ten kretyn nie potrafi się wybić. Dobra, chyba muszę tutaj zrobić dwa takie silne. Dajesz, dajesz. Hadouken naładuję. Świetnie. I teraz to już jest chyba taka siła, że jest w stanie mnie mocno wybić. Bo jak nie, to się zdenerwuję. I się wkurwię zaraz. Dobra, ja wrócę do was, jak to rozwiążę. Dziwo, jestem większym idiotą niż się spodziewałem. Wystarczyło, to było bardzo proste. Tylko oczywiście ja jestem głupi. O, i teraz możemy to tam rzucić i to zadziała. Proszę bardzo, cieć ze mnie totalny. Naprawdę żal mi czasami siebie tak bardzo, że hej, miś to wio, bumcy fikszy. Tego nawet nie będę przyspieszać, tylko po prostu to wytnę chyba. Otwórz to mi! Nie chcecie. Zemsta. Ale ja ile życia straciłem. Zmiazga. Sokro w górę. Nie, pięknie. Dobra. Zejdźmy tam. Zejdźmy na górę. Upadłem na sufit. Logika, naprawdę. Cały czas mam zawsze taki strach, że kiedy nagrywam, to mam odłączony mikrofon i wszystko to, co mówię, idzie na marne. What? Excuse me? Teraz znowu muszę się wracać na górę, bo coś tam zauważyłem. Ale jest coś tam. Wyczułem. Na mapie. Widziałem. What? Że niby tu? Nie wiem, o co chodzi. Jakieś tajemne tajemnice tutaj są. A, bo to może jeszcze pójdzie tak, i teraz pójdzie na górę samo. I to mnie wybije tak super wysoko. No, kurde. Kurde, blaszka. O, właśnie. I teraz to idzie. Śru. Yeah. Okej, to jest chyba kryształ... ten do oka. Znaczy nie kryształ, o właśnie, ten klucz widzącego. Się już przyzwyczaiłem w sumie. Ja się wkurwię. Musiałeś idealnie spaść na ten sam dół. Mamy klucz widzącego, to chyba możemy się wrócić do tych drzwi, co tam są w głównym holu na samej górze. Tylko pytanie teraz, jak się dostać na samą górę? No to już to będzie naprawdę problemus. El Gigantus. Nazwa dildo, który w sobie słowo Gigantus mnie rozbraja. O Jezu, znowu. Dajesz, dajesz, dajesz. Tyk. No. Co się kurwa stało przed chwilą? Czy ktoś mi może to wytłumaczyć? Takiego glitcha na ryju to jeszcze w życiu nie widziałem. Przebiło się? Nie. Dajesz, dajesz, dajesz. Okej, okay, nyga. I teraz czekamy. Teraz! Żeż kurwa! Czemu to musi być takie trudne? To jest ridiculous, naprawdę. Się jeszcze odbił. Dobra. A, jestem naprawdę znużony. Tam musimy się dostać na samą górę, ale jak tam się dostać, to już jest inna bajka. Jeżeli okaże się... Tak, mogę po prostu tak sobie wybiec. No, no to fajnie. Nie jest tak źle. Opla. Dziękuję. Haha, dostałeś w oko. Strzał w oko. Eye shot. Eye contact. Haha. Taki się wybrał.
Dobra, pojadę tą winą jeszcze tam na górę i chyba zakończę ten odcinek, jak będzie taki króciutki, bo nie miałem czasu mierza. Tak więc wiadomo. Czasomierz oczywiście mam tuż przed swoim ryjem, ale jakbym go ustawił, to i tak by był duży delay w czasie. Aha, nie było żadnej walki. Co to tam się dzieje? A nie są. A co są dziś strasznie słabi przeciwnicy z początku? Jestem może zdziwiony troszeczkę tym faktem. No, to już silniejsi, to dobrze. A nie mogę nawet się wybić, wystarczająco mocno dłużej ponapalać się z nim. Bo mnie od razu wita pod nogi wskakuje. Super. I tak. Lubię tak. Ale mam strasznie mało życia, to jest masakra. I to tylko przez to, że wtedy ta bomba mnie kilka razy uderzyła, bo moja głupota okazała się być większa niż przewidywałem. Niż ustawa przewiduje. A YOLO. You know what they say. Co to nóżki po nim zostały takie? Cyk, cyk. Zdziają mnie tu potworki. Dobra, końcówka to już jest, mi się wydaje. Tak, bo tam już na górę się wchodzi. No, otwórz mi to. Delayu jeden ty. Czy tam jest boss fight? Nie. A cóż to za miejsce? Wiecie, ja nie pamiętam dokładnie tej gry, bo 4 miesiące temu grałem. Ostatnim razem tam chyba od 19 odcinka. O nie! Toż to są ci sami przeciwnicy, z którymi biłem się już paręnaście odcinków temu. No! Zmieni nasz Shoryuken! Shoryuken! BUM! Haha! W ogóle, co się będę pierdzielić? Cześć! Co ty chciałeś, dzieciaku? Leżą wszyscy i kwiczą. A to jakiś Warhammer! Przed ostatnim kombem jeszcze możemy mu wtłuc, to jest właśnie fajna bardzo rzecz. Woo! Koleś, jakie ty tu maniany odprawiasz? Na łazarskim rejonie. Ała. No, trochę nie jestem potężny. Wszystko przez te wasze głupie zagadki, tak więc się nie czepiaj. Ła! Co ty za srogie grzyby tu odprawiasz? Jezu, ale mi przywalił. Już po tobie. To znowu ta sama animacja. Srogie grzyby odprawiał niczym... Makłowicz. Dostrzegam sekreta tam na górze. I mam ochotę się do niego wybrać. Tak więc chyba to zrobię. A naprawdę? Mogę tu się dostać? Tam coś widzę. I chyba mogę to zbić. Ha! Coś mi się wydaje, że to później zejdzie, ale przejdziemy jeszcze przez te drzwi i zakończę odcinek. Hada! No, tak więc do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, pa. Jeżeli ten odcinek był taki dosyć krótki, to przepraszam, ale nie miałem czasomierza. Na razie, pa.